Wystawa na dole to jest po naszym ostatnim roku, dwa semestry projektowania architektonicznego, urbanistycznego i po plenerze przy Tarnogrodzie i Zamościu. To są najlepsze studenckie projekty i rysunki. Mieliśmy tak zwany kick-off meeting, dwudniowe spotkanie, jedno w Gliwicach, drugie tutaj. Na temat programu, który uzyskaliśmy, unijnego programu, wszystko rozegra się na przełomie lipca, sierpnia. Będziemy mieli plener malarski, międzynarodowy, z udziałem 36 studentów, w tym 12 studentów z Polski, z Politechniki Śląskiej 6, z naszej uczelni 6 i pozostali studenci z Hiszpanii, Włoch, Finlandii i Danii. Celem jest wzbogacenie wiedzy studenta na temat obiektów historycznych, na temat założeń historycznych, na temat tradycji, naszej tradycji narodowej. Druga rzecz to przypomnienie studentom, że pierwszym narzędziem jest ołówek, a dopiero potem komputer. Jeszcze będzie na temat ochrony środowiska i będzie na temat współczesnych technologii w konserwacji zabytków.